Stop! Wrzuć tu jedzenie! Szybciej, szybciej! Okej, okej. Czy możemy już iść? Nie! Nie macie kostiumu! O, to nie problem. A teraz? Jesteśmy czarownicami. No, nieźle, ale nie wystarczy. Ale mam pomysł. Co? Nasze stroje są zniszczone. Teraz wyglądacie świetnie. Idźcie i miłej zabawy, małe czarownice. Muszę być w formie. Zatrzymaj się. Co tam masz? Na imprezie nie wolno mieć przekąsek ani napojów. O nie, to nie fair. No cóż. Stój. Nie widzisz? Nie ma wejścia bez kostiumu. Nie masz żadnego kostiumu. O, co mam zrobić? Chwileczkę, proszę pana. Dokąd pan idzie? Nie ma wejścia bez kostiumu. Kostium? Tak, jasne. W czym problem? Mam kostium, widzisz? A teraz zejdź mi z drogi. Biedny Jack, bardzo chciał iść na imprezę. Ale co to? Parasolka? Wygląda na to, że Jack ma pomysł. Diabeł ogląda filmiki o UFO. Wygląda na to, że trochę się ich boi. Co to jest? O! Kto to? Nie ruszaj się! Odsuń się! Daj mi spokój! To UFO! Hej, to ja! Wow! O, okej, nie boję się. Tylko myślałem, że jesteś... No wiesz, masz jakieś przekąski? Nie. Dobra, idź już, idź! O rany! Szczęściarz, udało mu się wejść. Impreza wygląda naprawdę fajnie, a parasol Jacka staje się centrum uwagi. Mało tego, przemycił też kilka żelek. Brawo, Jack! Mniam, ale dobre! Impreza, impreza! O nie, przekąski i napoje zabronione! Szybko schowajcie to! Halo? Idziemy na imprezę? O tak, słyszeliśmy, że tam jest super. O, świetnie, ale co tam ukrywacie? Pokażcie mi. Nic, po prostu tak trzymamy ręce. Nie chcą mnie słuchać. Przeskanuję was. Aha! Skaner pika jak oszalały. Skaner pokazuje, że macie zakazane przekąski. Szybko, wrzućcie wszystko tutaj. Na imprezie nie wolno mieć przekąsek. O nie, wszystkie ich przekąski trafiają w ręce diabła. Hej, patrz, King Kong. Mam pomysł. Wygląda na to, że mają plan. Pokażemy ci. Zaraz wracamy. Zostawiłem mnie samą. Co mam teraz zrobić? Mówiłem ci, żebyś położyła tu wszystkie przekąski. Nie! Moje przekąski! Dlaczego? Może uda mi się zatrzymać chociaż jedną? Daj mi to. Nikt tu ze mną nie zadziera. Co? Co się dzieje? Co ten T-Rex tu robi? Czy próbuje zabrać cukierki diabłu? Ale co to? To King Kong. Wygląda na to, że jest w nastroju do walki. Uważaj, T-Rex. To wymyka się spod kontroli. Nie ważcie się mnie lekceważyć. Pokażę wam. A, masz. Taki chaos. Ale to dobra okazja dla Chloe, żeby wziąć całe pudełko. Okej, stop. Stop. Gdzie są słodycze? T-Rex i King Kong nie chcą już walczyć ze sobą. Zakradają się na imprezę. Pewnie cieszą się, że mogą podzielić się cukierkami, które zabrała Chloe. Wszystko wygląda dobrze, impreza trwa. Stój! Kim jesteś? Klownem. Nie widzisz? Żartujesz, czy co? Nie widzisz? Chcesz wejść tą maską? Nie bez prawdziwego kostiumu. Ale chwileczkę. Co to? Ups! Nie, nie, nie! Nie wolno jeść! Wynocha! 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 Wejdę w ten czy inny sposób. Zobaczysz! Hej, mogę wejść? Wow, super kostium. Oczywiście, że możesz. Znowu ten klaun. Myślisz, że nie skonfiskuje twoich cukierków? Co? Były tu wcześniej? Nie rozumiem. Hej, spójrz, co to? Gdzie? Nic nie widzę. No więc, śmiałku, wpuścisz mnie teraz, czy jak? Ojej, ojej, to niespodziewane! Wejdź, proszę, szybko!
Diabeł chyba widział straszny film z klaunem. Jack jest w środku i piękna dziewczyna mu się przygląda. Może to początek pięknej przyjaźni. Cześć. Chcesz cukierka? Co? Dziewczyna również wystraszyła się twarzy klauna. Może widziała ten sam straszny film, co diabeł. Ta impreza będzie wspaniała. Dobrze, że mam tyle przekąsek. Co? Nie wolno przekąsek? Jest też strażnik. Muszę coś wymyślić. Madison wkłada wszystkie swoje przekąski pod ubrania. Myślisz, że to zadziała? Witam na imprezie. Zaraz, stój. Żadne przekąski ani napoje nie są dozwolone na imprezie. Ukrywasz przekąski pod ubraniem, co? Nie, nie, jestem w ciąży. O, wybacz, ale musisz mieć kostium. Ale mam ten kapelusz. Jestem kowbojką. Ja! Jestem w ciąży. Nie mogę stać tak długo. Jestem zmęczona. No okej, przecież nie jestem diabłem. O nie, Madison upuściła cukierki. To niewybaczalne, ty kłamczucho. Żadnych przekąsek. Okej. Rany. Co to jest? Czy to dziecko? To dekoracja. O, chyba mam pomysł. Madison zabiera lalkę. Co ona planuje zrobić? Już tu nie wracaj. Do tego kostiumu potrzebna jest lalka. Odetnij wszystkie części. Następnie weź zwykłą koszulkę i przyklej na niej części tak, żeby wyglądało, że wystają. Potem na koniec dodaj trochę sztucznej krwi i już wszystko gotowe. Teraz to wygląda, jakby dziecko przebiło się przez brzuch. Ależ to straszne. To nie wszystko. Włóż głowę pod koszulkę, pod którą ukryta jest miska z cukierkami. Ale trudna ciąża. Zobaczmy, jak teraz poradzi sobie Madison. Muhoho, bójcie się mnie! O, jestem taki wielki i przerażający! Stój, o, ciężarna kobieta. Chyba już cię gdzieś widziałem. Tak, wiem, jesteś tą wariatką, która mnie okłamała. Tym razem mnie nie oszukasz. Jestem w ciąży, przysięgam. Mam lepszy pomysł. Skaner. O nie, skaner zaszkodzi mojemu dziecku. Co tam jest? Pokaż, co ukrywasz. Nie, mówiłam ci, jestem w ciąży. Ten skaner źle wpłynie na moje dziecko, a to boli. Diabeł tak się przestraszył, że zemdlał. Hurra, udało się. Co za tchórz. Ale to dobrze. Teraz mogę iść na imprezę i cieszyć się przekąskami z przyjaciółmi. Hurra! Hej wy, stójcie. Co? O co chodzi? Idziemy na imprezę. Na imprezę? Spójrzcie na znak. Zakaz wstępu bez kostiumu. O, kostiumy, pewnie. To nie problem. Proszę bardzo, mamy kostiumy. O, takie słodkie. Kotek i królik. Zbyt słodkie. Dobra, możecie iść, ale zaraz. Co to? Cukierki? Cukierki? Jakie cukierki? Skąd to? Przeczytaj znak. Na imprezie zakaz słodyczy. Diabeł jest naprawdę wściekły, ale lubi dziewczyny, więc oferuje im w zamian winogrona. Co za miły i zdrowy diabeł. Dajcie mi swoje cukierki. Mówię wam, to jest o wiele zdrowsze. Są bardzo dobre. Zaufajcie mi. Dziewczyn nie obchodzą winogrona, ale Charlotte ma chyba pomysł. Dzieli się nim ze swoją przyjaciółką. Brzmi fajnie, zróbmy to. Zaraz wracamy. Na jaki pomysł wpadły? Winogrona są najlepsze. Zaraz, widzę więcej winogron. Nie mogę w to uwierzyć. Czy jaśnie? Nie mylisz się, diable. To Charlotte i Madison przebrane za winogrona. Ach tak, to te same dziewczyny. Tak, świetne kostiumy. Uwielbiam winogrona. Dobra, wchodźcie do środka. Charlotte utknęła w drzwiach. Przeszkadzają jej balony. Popchnę cię. O nie, nie trzeba. Nie, ja chcę pomóc. Patrzcie na ten ruch w drzwiach. O nie, co to za dźwięk? Balony Charlotte pękły od tego całego przepychania. I spójrzcie na to. Charlotte chowała przekąski pod balonami. Diabeł zdążył to zauważyć. Mam pomysł. Diabeł sięga po cukierki Charlotte. Pozwierz się, Madison. O, co się dzieje? Ale głośno. To było tuż przy moim uchu. Dziewczynom nawet nie jest przykro. Czas na zabawę na imprezie. Zobaczcie, ile słodyczy udało im się przemycić. Mogą się podzielić przekąskami z innymi. Wspaniałe!
szczęściary albo winogrona. Dzięki przekąskom jest jeszcze fajniej. Chwileczkę, nigdzie nie idziesz. Co? Dlaczego nie? Nie zadawaj głupich pytań. Widzisz znak? Żadnych przekąsek i brak wstępu bez kostiumu. Konfiskuję to. Wynocha! O nie, zasady są dość surowe. A to Antoni. On też nie ma kostiumu. Zobaczmy, czy to się uda. Stój! Co to? Masz ogromny brzuch, jak ja? Nie wierzę w to. Aha! Chowasz cukierki! To niedozwolone! Daj mi je! Nie, nie! Hej, mam pomysł! Hej, wracaj! Co za dziwak! Wrócił Antoni. Hej, ty! Co to? Gdzie jest twoja głowa? O, już wiem! Niezła próba! Znowu próbujesz ukryć cukierki? Przeskanuję cię! O nie! Co zrobi Antoni? O, ładna głowa! Lepiej już pójdę! Cóż za miła niespodzianka. Teraz nikt nie pilnuje wejścia. Dobra robota, Antoni. Cóż, to było łatwe. Ale dobre. O nie, przekąsek nie wolno. Co mam zrobić z frytkami? O, rany! Patrz, gdzie idziesz? Tak mi przykro, nie chciałam. Mam świetny pomysł. Loganowi chyba spodobał się plan. Ciekawe, co oni kombinują. Przyjaciele na zawsze, la 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 la. Stójcie we dwoje. Wow, świetna z was para. Ketchup i frytki. Tak bardzo chcę spróbować twoich frytek. Czy mogę? O rany, nie, proszę, nie. Tylko trochę. Logan, zrób coś. Hej, twoje usta są tłuste, zepsujesz kostiumy. Weź serwetkę. O, taki wstyd. No wiesz, dopiero co jadłem. Sprytnie, wejdźmy teraz. Czyste. Hej, gdzie są ci dwoje? Abigail i Logan weszli na najlepszą imprezę w mieście. I zobaczcie, co ukrywali wewnątrz kostiumu. Chipsy. Teraz impreza jest lepsza niż kiedykolwiek. Antoni i Logan przyszli na przyjęcie. O nie, patrz, przekąski zabronione. Szybko musimy je schować. Białe prześcieradło? Mam pomysł. Hej, słuchaj. Co chłopcy zamierzają zrobić? Użyli białych prześcieradeł i teraz wyglądają jak duchy. Hej, Logan! Logan, idziesz w złym kierunku! Ale ja nic nie widzę! Okej, chodźmy. Stop! Gdzie są wasze kostiumy? Jesteśmy duchami! Buu! Te kostiumy są kiepskie. Co? Czy słyszę dźwięk przekąsek? Coś tu nie gra. Aha! Wiedziałem! Wow! Co się dzieje? Diabeł coś zobaczył. To piękna kobieta. Diabeł jest zahipnotyzowany. Czy mogę wejść? Czy możesz? O, proszę, oczywiście. Co? Ale ona nie miała kostiumu. Puścił ją tylko dlatego, że jest dziewczyną? To nie fair. O, chwila. To mi podsunęło pomysł. Chodźmy. Widzicie to, co ja? Duchy są ładne, ale w szpilkach są trochę niezdarne. Diabeł robi się podejrzliwy. Coś tu nie gra. Ale duchy nie poddają się tak łatwo. Wow, świetne ruchy. Udowodnią, że potrafią nie tylko chodzić, ale i tańczyć w szpilkach. Nie widzę tu nic złego. Okej, wejdźcie, dobrej zabawy. Co za sukces. Chłopcy są wreszcie w środku. Ale przyciągnęli więcej oczu niż tylko diabła. Hej, piękna, zatańczysz ze mną? Co, nie? No dalej. Co się stało? Jestem facetem. Okej, przepraszam. To było niezręczne. Uważaj na przyszłość. Wygląd może być zawodniczy. O, mam. Smakuje dziwnie. Zatrzymaj się. Coś nie tak? Czytaj znaki, paniusiu. Żadnych przekąsek ani napoju. Ale to jest nie fair. Nic nie jest fair, kochanie. Konfiskuję wszystko. Czy mogę już iść? Stój! Co teraz? Mówiłem ci, czytaj znaki. Brak wstępu bez kostiumu. Czym ty niby masz być? O nie, co ja teraz zrobię? Spójrz na to. Co się dzieje? A, co to jest? Zombie? Ale fajny kostium. Idź, idź. Dziękuję. Tak, tak. Diabeł nawet nie sprawdził, czy ma przekąski.
Ale zaraz, Madison wpadła na pomysł. Wykorzysta swojego sprite'a i gumy do rzucia i sama stanie się zombie. Raz, dwa, trzy. Wow, kostium Madison jest świetny, jest jak zombie przecięte na pół. Zobaczmy, jak jej pójdzie tym razem. Ta muzyka jest świetna. Chciałbym z nimi potańczyć. Madison wróciła, ale diabeł jej nie widzi. Przepraszam. Kto tam? Co to jest? Zombie przecięte na pół? Chcesz mój mózg? To ona! Znowu próbujesz przemycić jedzenie, co? Nie oszukasz mnie tak łatwo. Zobaczmy. Skaner wariuje. Coś tu jest nie tak. To tylko mój mózg. Pokaż mi go. To jest zbyt dziwne. Czy to prawdziwy mózg? Nie. Weź swój mózg! To obrzydliwe! Nie chcę go widzieć! Obrzydliwe! Co za sukces, Madison! Nawet zombie obok nie jest zdegustowany. Teraz może cieszyć się swoimi cukierkami i sprite'em. Ale dobre! Chcesz trochę? Wymiotuję! Pyszne! Ciekawe, jak smakują te przekąski. Co? Stójcie, podejdźcie bliżej. Czy macie jakieś przekąski? Oczywiście, że nie. Obaj naraz. O nie. A co to? Mówiliście, że nie macie nic przy sobie. Konfiskuję wszystko. Będę z nim walczył, to nie fair. Chcesz się bić? Nie rób tego, Jack. Uspokój się. Spójrz, nadchodzi czarownica. Hej, chłopcy. Witaj, panie diable. Idę na imprezę, okej? Okay? Poczekaj, co masz na spódnicy? To tylko pająk. Uwielbia mnie. O, nie, nie, ja się boję pająków. O, Jack, posłuchaj. Wiem, jak przemycić nasze przekąski. O, to wspaniale. Zróbmy to. Lepiej wejdź. Fuj. Witamy. O, pogromcy duchów. Nie, słyszeliśmy, że jest tu dużo robali. Przyszliśmy zdezynfekować teren. Robali? Tak, chyba widzę jednego. Gdzie? Ale chłopców już nie ma. Gdzie jesteście? Co? Ojej, gdzie światło? Nic nie widzę. Co się dzieje? Kto tam jest? To pies pająk. O, drogi diable, to ogromny pająk! Nie idź za mną! Sukces! Chodźmy, zanim wróci. No dalej, piesku. Świetnie się spisałeś. A my bierzemy to wszystko. Chłopcy, wasz plan zadziałał rewelacyjnie, a diabeł szybko nie wróci. Bawcie się dobrze.